W dwóch poprzednich audycjach zajmowałem się analizą listu do Galacjan. Najpierw porównałem prawdziwą i fałszywą Ewangelię, a ostatnio motywacje, metody i cele apostoła Pawła i judaizujących religijnych zwodzicieli. Na koniec zajmowania się listem do Galacjan chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden werset, który podsunął mi pewien internauta o imieniu Jacek, opatrując go takim intrygującym wnioskiem. Nawet w samym liście do Galacjan apostoł Paweł w bardzo prosty sposób zaprzeczył nauce wszystkich tych protestantów, którzy głoszą nieutracalność zbawienia w którejkolwiek wersji. No i oto ten werset, który właśnie ma zaprzeczać naszej nauce. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. List do Galacjan, 5 rozdział, 4 werset. To przecież jasne słowa. Ludzie ci zerwali więź z Chrystusem, czyli wcześniej ją posiadali. Ludzie ci wypadli z łaski, czyli wcześniej byli pod jej wpływem. Ponieważ w kontekście całego listu mowa o łasce zbawiennej, to utrata takiej łaski oznacza odrzucenie daru zbawienia. Tyle internauta Jacek. Do naszej analizy rozszerzmy nieco kontekst cytowanego wersetu. Przeczytam go w towarzystwie wersetów sąsiednich, czyli 5 rozdział listu do Galacjan od 1 do 4. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Pan Jacek uważa za bezsensowną wiarę biblijnych protestantów w nieutracalność raz otrzymanego zbawienia od kary za wszystkie nasze grzechy. To logiczne rozumowanie opiera na pewnym założeniu wstępnym. Łaska w tym fragmencie oznacza łaskę zbawienia według niego. Na jego potwierdzenie tego założenia pan Jacek przywołuje kontekst całego listu, gdzie rzekomo łaska występuje tylko czy głównie w kontekście zbawienia. Niestety, to założenie nie wytrzymuje konfrontacji z treścią listu. Słowo łaska pojawia się w kilku kontekstach. Jeden z nich oto. Życzenie pomyślności. Trzeci werset pierwszego rozdziału i 18 werset szóstego rozdziału. Powierzenie pewnej misji. To jest z kolei drugi rozdział, wersety od 7 do 9. Usprawiedliwienia z grzechów. Drugi rozdział, 21 werset. Lektura całości listu nie daje nam więc odpowiedzi na pytanie, o jakiej łasce mówił autor w interesującym nas wersecie 4-5 rozdziału. Załóżmy jednak, że twierdzenie pana Jacka jest prawdziwe, iż że w wyniku obrzezania wierzący traci zbawienie. Obcięcie napletka, czyli to właśnie obrzezanie, jest czynnością nieodwracalną. Jeśli więc chcielibyśmy być konsekwentni w dalszym rozumowaniu, to dla chrześcijan, którzy poddadzą się rytualnemu obrzezaniu, nie ma już nigdy szansy na zbawienie. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. To apostoł Paweł w liście do Galacjan 5:2. Nie wiem, czy pan Jacek podpisałby się pod takim wnioskiem, ale wypływa on logicznie z przyjętego przezeń wstępnego założenia o zbawiennej łasce w tym kontekście. Co gorsza, nie zgadza się z nim też apostoł Paweł, który stwierdza już po omawianym przez nas fragmencie, co następuje. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. To jest 5 rozdział, 6 werset listu do Galacjan. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. To list do Galacjan, 6 rozdział, wersety 15 i 16. Mam nadzieję, że zarówno pan Jacek, jak i państwo zgodzą się ze mną, że akurat w tych wersetach wyrażenie nic nie znaczy dotyczy zbawienia.
Widzimy więc, że wyrażenia odłączyliście się od Chrystusa czy wypadliście z łaski nie mogą oznaczać utraty posiadanego wcześniej zbawienia. Co więc oznaczają? Kluczową prawdą tego fragmentu jest zdanie: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Coś już się w naszym życiu dokonało. Jezus nas wyzwolił, wskazuje na to czas przeszły i aspekt dokonany użytego tu czasownika. Teraz mamy w tej wolności żyć. O jaką wolność chodzi autorowi? Możemy odpowiedzieć na to pytanie, analizując zaprzeczenie tej wolności. I idziemy do autora. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, powinien cały zakon wypełnić. Tu skracam, by tylko pokazać związek logiczny, jaki apostoł Paweł daje, jeśli chodzi o skutek obrzezania człowieka wierzącego. Za niewolę więc w tym kontekście Paweł uważał życie w obowiązku przestrzegania prawa mojżeszowego. Podobną myśl przekazał już adresatom wcześniej. Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Wolnością było więc wyjście spod rygoru wypełniania, można powiedzieć drobiazgowego wypełniania, wszystkich przepisów prawa mojżeszowego, by zadowolić Boga. Obrzezanie było znakiem ślubowania Bogu wypełniania praw nadanych Mojżeszowi. Wierzący więc dzięki Jezusowi został uwolniony od obowiązku przestrzegania prawa i polegania na nim w relacji z Bogiem, a dając się obrzezać, sam nakłada na siebie ten obowiązek. Mógł żyć w wolności, w codziennym doświadczaniu niezasłużonej przychylności Boga, czyli mógł żyć w łasce, a wybiera brzemię przepisów prawa, by się jemu podobać. W tym sensie wypadł z łaski, w tym sensie odłączył się od Chrystusa. Do końca ziemskiego życia obrzezany chrześcijanin będzie musiał zachowywać drobiazgowe żydowskie przepisy i rytuały.